Yo, 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 siema, siema, siema. Siemano, hello, cześć. Witajcie na dobrej nocy z majstrem. Ale później zaczęliśmy. Jakaś muza taka, nie taka. Oh my god. Nie chciałem tej muzy. Z YouTube'a korzystam muzyki darmowej, żebym mógł te live wypuszczać na YouTubie. Także jeszcze raz, siemanko Oskar. Ło, siema, siema bro, elo. Cześć, 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 witajcie na dobrej nocy z majstrem jeszcze raz. Siema, siema. Dziś mate Barcelony, Czesio, no nie, siemaśka. O czym będzie live? No właśnie jest trochę tematów takich, ja obiecałem, a lubię dotrzymywać obietnic. Nieważne kiedy się wydarzą, ale lubię dotrzymywać obietnic. Że coś z tego złożę. Z tych rzeczy, że będę składał, a teraz mam już dwa pojazdy. Dwa pojazdy mam, Star Warsowe, i chciałem z nich coś złożyć. Też wam obiecałem, siema Hermionka, cześć, elo, dzień Czesio. Też wam obiecałem to, że będziemy sobie składali, układali takie normalne rzeczy, bo chcieliście to, oczywiście chcieliście, wiadomo, chcieliście, więc przygotowałem trochę klocków losowych, randomowych, jakichś takich, żeby z wami coś poukładać. Ja rozumiem, że mecz Barcelony może być bardzo ważnym meczem. Dzięki. Ale zanim jeszcze to rozpocznę wszystko, to mam taki starszy secik, który wyrwałem za grube kasę, za słonie. Nie wiem, czy widzicie, dzięki wielkie, kto to dał? Arios, dzięki wielkie, dzięki Czesiu, siema Kalamaros, elo, cześć, cześć, cześć. Siema, siema, elo, elo. Tylko coś mi muza nie pasuje, bo staram się dopasować taką darmową muzykę, która jest no commercial i w ogóle. Więc mam taki secik Arctic, który chciałbym złożyć razem z wami, jako pierwszy Arctic. Siemaneczko, cześć, witajcie na dobrej nocy z majstrem. Ja nazywam się Łukasz Górecki, jestem zwycięzcą drugiej edycji programu LEGO Masters. I trafiliście do dziupli majstra, czyli do tego miejsca, w którym się teraz obecnie znajdujemy, gdzie będę prowadził już niedługo warsztaty. Ło, co tu się dzieje? Warsztaty oczywiście związane z klockami LEGO. Także siemano, cześć, że jest, cześć, witam, że jesteście. Dobra nocka, to takie live'iki, które prowadzę wieczorkiem. I tyle, elo, elo, fioletowy, elo, elo, siema. Siemanko, siema Stachu, witajcie wszyscy, miło mi was widzieć tutaj na live'iku u mnie. Mega się cieszę, mega się jaram, że mogę się z wami spotkać. Super ekstra, słuchajcie, jeżeli nie wiecie, to jestem też twórcą wideo, który tworzy wideo jakieś takie śmieszne, mam też kanał na YouTubie, proponuję wejść sobie na niego. I też ostatnio wpadły mi takie fajne rzeczy, jak na przykład takie klocki. Nie wiem, czy widzicie takie klocki LEGO. To nie są klocki LEGO, ale są podobne do klocków LEGO. Takie rzeczy mi wpadły w rękę. Tak samo tutaj taką kaczuszkę z tyłu. A nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę, jaki jest wystrój wnętrza tutaj, bo już się robi taki wystrój wnętrza trochę halloweenowy. Więc możecie zauważyć, że tutaj chyba gdzieś z tyłu coś jest na ścianie. Nie wiem, czy widzicie, czy nie. Live będzie trwał gdzieś koło godzinki, godzinkę 20 może zrobimy live. Dziękuję bardzo Aśka za nasilnik przyjaźni. Dzięki, dzięki. Halloweenowo, dokładnie tak. Robi się już halloweenowo. Czy to się mówi halo, halo, czy halloween? Tak jest, mamy pająki. Pozdrawiam Marysię Polska. A, Marysię, tylko Marysię. Tak, pierogi, dobrze zauważyłeś. Trzeba zauważyłaś. Kuba, siema, siema, Kuba Tiko. Elo, elo, cześć, cześć, cześć. Dzięki wielkie Kalamaro za dostępnie tego live'a. Więc tak, słuchajcie, niestety z muzą to muszę trochę powybrzydzać, no bo ja te live'y staram się udostępniać, a zwłaszcza takie, gdzie będziemy zbudowali fajnego, razem wspólnie, więc będą leciały takie live'y do mnie na TikToka, na tego, na YouTube'a, czyli na kanale YouTube'owym znajdziecie te zapisy z tych live'y. Co tu się dzieje? Dziś live, Czesio, tak, jest dziś live. Postanowiłem sobie, że będę robił. Udostępnienie z Discorda, dzięki wielkie Kalabaro z Bricks. Dzięki, dzięki. Wow, dzięki wielkie Aśka. Mega, mega, dzięki wielkie. Już dawno nie było live'u, z tego powodu, że byłem chory przez cały weekend. Leżałem obłożnie chory i tyle. Tyle powiem. Joanna Supińska podświetliła prezent róża w galerii prezentów. Użytkownik Łukasz Górecki. O, Górecki, nice. No to nieźle. Czy mogę moderatora? Pliska, będę odpowiedzialna. Ło, Marysia, to musimy się jeszcze zobaczyć na kilku live'ach i wtedy zdecydujemy z moderatorem, dobra? A teraz może, dobra, wezmę jakąś muzykę. Staram się znaleźć jakąś fajną muzykę, żeby ją zapisać sobie, żebyśmy ją mogli puszczać w tle. Więc co? Czy to jakie ustawienie kamery, jak mamy teraz, jest spoko dla was, czy nie jest dla was spoko? Dajcie mi znać. Napiszcie mi, czy dobrze mnie słyszycie, czy mnie słyszycie jak z kibla, bo ostatnio do mnie mówili, że słyszycie majster jak z kibla. Ja mówię, no nie no, w kiblu to nie siedzę, więc wiecie. Dobra, okej, okay, to teraz tak. Muszę wam zapowiedzieć jedną fajną rzecz, bo w sumie interesujące jest to, że te gazetki są wydawane z Blue Ocean i te akurat gazetki nie zawierają minifigurek. Okej, okay. Zawierają akurat, ta gazetka zawierała ten statek i zawiera ten statek. To jest najnowszy magazyn, który jest dostępny w sklepach od firmy Blue Ocean i to nie jest reklama ogólnie. Ja tak się zastanawiałem, czy, bo to jest pytanie do was, czy to się opłaca kupić za 23 zł, żeby dostać takie coś, czy nie?
powiedzcie mi, jeżeli to się opłaca, no to dajcie mi znać koniecznie. Czy ja troszkę może wolałbym minifigurkę, no nie wiem. Wiem teraz, że to jest festiwal tych całych magazynów, można je dorwać tanio w sumie. Nie, tych magazynów to nie, czasopism. Czasopism nie można dorwać, w Empiku pobyliłem się z drugą firmą. Okej, okay, ale teraz tak, zastanawiałem się ogólnie, czy te klocki są spoko, czy nie, dajcie mi znać, czy to jest okej. Okay. Bo teraz tak, ten magazyn kosztował 20, 30 zł i dostawaliśmy taki pojazd. Okej, okay. No takiego pojazdu za 30 zł nie kupimy, czy to jest TIE Fighter Bomber, a te taki jest troszkę mniejszy. Okej, okay. No ale mam takie dwa magazyny, wydałem na nie 50 zł, no i coś bym sobie z nich ułożył. Czy myślicie, że da radę złożyć coś? Siema kapaka, myślicie, że da radę coś z tego złożyć, z tych dwóch rzeczy? No w sumie tu ma ten fajny taki klocek, widzicie ten klocek tutaj po środku? O, tę kabinę taką. Zastanawiałem się, czy zostawicie takie, czy składamy swoje rzeczy, nie? Fioletowy Ninja, a Majster, właśnie, bo ja już długo jestem na live'ach, dużo, więc mógłbym być dziś na następnym live'ie moda. No, to zobaczymy. Szykuj zrzut ekranu, kto to robi? Hermionka. No, Hermionka jest po prostu incredible, dziękuję bardzo. No dobra, to co, może zrobimy jakąś ankietę, mamy tutaj moderatorów odpowiedzialnych, słyszałem, że mamy moderatorów odpowiedzialnych, więc może zrobimy ankietę, czy chcecie przebudować te, czy jednak je położymy na półkę i będą sobie leżały, a ułożymy dzisiaj coś innego, czyli ułożymy coś z tych klocków, które mam tutaj dostępne, bo to bym chciał wiedzieć, ale na początek jeszcze ruszymy z tym, układaniem tego Arktika, bo jestem mega ciekawy, bo jest jeden ze starszych pojazdów, zobaczycie sobie, to jest numer tutaj napisany 6579, więc jest naprawdę starym, nie? Ja, już ankieta jest z Discorda, okej. Okay. No to zakończę tą ankietę z Discorda, proszę. Albo nie, jeżeli nie wiecie, to mamy własnego Discorda. Też własnego Discorda mamy. No dobra, ale widzicie te pająki ogólnie? Patrzcie na to. To jest przeogromny pająk. Mam nadzieję, że nie boicie pająków. Bo są takie przeogromne pająki. Które chodzą tutaj na ścianie, ale to jeszcze nie wszystko, co tutaj jest u majstra w studio. Tak jest, dokładnie, z drukarki 3D. Jak wiecie, drukarkę 3D może mieć każdy. Każdy może sobie wydrukować, co tylko mu się żywnie podoba. Chyba, nie wiem, nie mam drukarki 3D, nie zajmuję się takimi rzeczami. I tyle. Jak Aragorn z Harry'ego Pottera. Nie zrobił złego kontekstu, ale dziękuję. Też masz, więc wydrukuję. No i świetnie. I właśnie o to chodzi, bo mamy XXI wiek, dużo osób ma drukarki 3D na chacie, więc pewnie wy też macie jakąś drukarkę 3D na chacie, więc wam zazdroszczam. No, ale musicie sobie pierw zrobić te rzeczy sami, czyli zaprojektować je. No dobra, ja nie będę więcej wam tutaj nawijał. Powiem wam jedną rzecz, że siedziałem strasznie długo, żeby ustawić, jak się nagrywa dźwięk na CapCutie, bo ja tego CapCuta używam, CapCuta. Czy jak to się to nazywa, używam do edytowania filmów. Pająk Aragorn w HP, okej, dobra. I miałem problem z nagrywaniem dźwięku, ale już ogarnąłem to, dlaczego mi jest zewnętrzne, ale zniszczona folika, dobra. Jest taka folika, ale jest strasznie zniszczona od tego śmigacza. Rysiek to by powiedział, o kurde, ale zniszczyli. O nie, poszarpana instrukcja, o nie, same minusy tutaj widzę już, jak widzicie. Pajączek jak Szeloba z Lotra. No tak wygląda, ale to jest normalnie pająk prawie że 1:1 zrobiony z czego? Od nas z Lego. To wiecie, jest taki, wygląda taki element, nie? Ankieta już jest, zapraszam do głosowania. Dobra, słuchajcie, jest ankieta, więc weźcie mi zagłosujcie, please. Co układamy? Czy jakieś własne rzeczy? Coś z mini budowlami Star Wars. Zagłosowała jedna osoba. No nie, no weźcie, wesprzyjcie akcję. Dwie osoby zagłosowały. Albo budujemy stary zestaw. O nie, a już osypałem stary zestaw. No dobra. Zawsze mogę go schować. Ale śmieszkowy jest ten stary zestaw. Wiecie, że oni w ogóle je ręcznie malowali? Wiecie o tym, że to jest ręcznie malowane tutaj to u góry? To jest siedział pan z pędzlem i to malował centralnie. Czajcie to? Czajcie to? To jest w ogóle przełom w dziedzinie wiedzy na temat Lego. Jeżeli nie wiedzieliście, to elementy Lego kiedyś były malowane ręcznie. To taki fun fact jest ogólnie. Jeżeli tego nie wiedzieliście, to możecie sobie sprawdzić w necie. Takie niektóre elementy na klockach nie były nadrukowywane. Po prostu siedziała ekipa i malowała tymi małymi pędzelkami. Tam malowali, wrzucali do kartoników i pomyślcie sobie, że oni naprodukowali tych, nie wiem, parę tysięcy, parę dziesięć tysięcy, parę set tysięcy
Miliony? Dużo tego musieli naprodukować i namalować. Wyobraźcie sobie, że jeden gościu za całego swojego życia pomalował, nie wiem, 5000 minifigurek takich. Kurczę, to by było coś. Siema, siema, lubię Fortnite. Elo, elo, cześć. No dobra. Ta muza jakaś groteskowa, co? Dobra, lecimy z następną, to jakieś 12 minut, zobaczymy co będzie. To niesamowity detal, kocham dowiadywać się takich rzeczy o Lego. No i myk, proszę bardzo. Ja ostatnio dowiedziałem się, jak byłem u kogo? U Mockoca, czyli u Igora, jak byłem w domu. To dowiedziałem się, że ma taki zestaw, taki secik z ciężarówką, gdzie drzwi były malowane farbą. No i ja mówię, no kurczę, faktycznie, to musiało być w jakiś sposób malowane. I powiem wam, że to jest tak nieregularnie wymalowane tutaj, że masakra. I te figurki kiedyś musiały być malowane ręcznie. Ja nawet się zastanawiam, czy czasem oni tego nie maczali tego w farbie, bo ten kolor tutaj hełmu wygląda zupełnie inaczej. No ale raczej nie był maczany w farbie. Po prostu wygląda jakiś inaczej ten plastik, ale niestety, tak to jest. Dobra, słuchajcie, moi mili. Nie wiem, co tam wygrywa w ankiecie, składam ten stary secik czy nie. Już patrzę na ankietę. Nie, jest 50 na 50, 8 głosów padło. Jeszcze niech ktoś zagłosuje w ankiecie, słuchajcie. Niech tam pilnują mi moderatorzy. Dziękuję za gifcika, dziękuję Hermionka za paskę przyjaźni. Serducho dla ciebie. Dobra, ja tutaj się tak rozwalam łokciami, kolanami. Okej, okay, słuchajcie, zaczęliśmy o 20, tak mniej więcej 20, czyli o 21.30 około zakończymy. Także na luzaczku. W mojej opinii fioletowy ninja zasługuje na moderatora. O, Kalmaros. No dobra, okej. Okay. Takie mocne słowa, no to muszę to rozmarzyć w takim razie. W tym momencie dałeś mi niesamowitą mukę, jak to się mówi, jak to mawia młodzież. Zabijesz mi ćwieka, wszystko innego. O nie. O. Ha, bo ja to wierciłem. Bo tak, bo wierciłem razem z Biumem, panem Biumem. Wierciłem tutaj te rzeczy, żeby przywiercić do ścian. W ogóle mam też taką walizkę Lego, już nie pamiętam co w niej jest. Dawno do niej nie zaglądałem. Chcecie zobaczyć coś w środku? Wow, dziękuję Kif za serduszko. Dzięki Kif. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dzięki bro za rękawice. Kurde, nie zdążę zrobić screena nawet. Siema Mixon. No kurde, Mixona, gdyby Mixona nie pamiętał. Pewnie, że tak. Dzień dobry, kapik ryba. Siema, siema. Dobra, próbuję następną muzykę. Ja bym tak przełączał trochę żegonową muzykę i tyle, nie? Filip Czekański. Czekański. Siema, leo, leo. Cześć, cześć, mordo. Te rękawice... 300 monet. Uuu, nice. To zrobię specjalnie takie serducho, którego już dawno nie robiłem. Dziękuję. Teraz się w ogóle jakoś inaczej robi to serducho, nie? Jakoś tak. Tak się robi, nie? Ja widziałem, jak robił ten książulo, czy ktoś tam robił. Tak, takie małe serduszko jakieś. Już mnie pół roku nie było, Mixon. Ale ja cię pamiętam, jakby to było wczoraj. Dobra, słuchajcie. Co tam wygrało? Pamięta pan mnie? Kapik ryba. Tak, nie do końca trochę, ale kapik to pamiętam. Dziękuję, Nives. Dzięki, Nives, ochroniarz. O, to Nives jest. Siema, Nives. Elo. Ty miałeś jakoś na imię. Darek chyba. Darek. Tak? Darek? Dobrze pamiętam? Czy nie? 50 na 50 jest? No dobra, to składajmy ten stary set, już go wysypałem, nie? Dzięki za ostatnie wsparcie młodego. Dzięki się za... Nie, no na luzie. No słuchaj. Kurde, no napisałem prawdę. A Szymon, nie Darek. No dobra, to sprawdzimy jeszcze, co tutaj jest w środku. Jest 50 na 50. Dobra, no to w tym momencie ja decyduję, składamy ten stary set i elo. To jeszcze zobaczmy, co tu jest w środku. Dobra? Bo jestem sam ciekawy. Ja byłem, jak był Battle Bus i Lama i Batman. No to widzisz, to słuchaj, kapi ryba. To mam na pewno ciebie zapisanego. To weź mi napisz na filmie YouTube'owym. Gdzie ty tam jesteś na tym moim filmie YouTube'owym? No daj mi komentarz, a ja jestem tam w tej i tej minucie. Tu mnie majster wymienia. Dobra? To jak mi to napiszesz na moim filmie YouTube'owym, bo na YouTubie są live z Fortnite'a całe. Mati 932, pewnie. Dobra, ja to otwieram, bo jestem ciekawy, co jest w środku. Jesteście ciekawi? Czy nie? Szymon, już zapomniałem. Kurczę, mam krótką pamięć. Jak rybka, taka, obracam się za siebie, już koniec. No dobra. No dobra. Jeżeli tu są starzy lajwiarze, tak, nazywam was lajwiarzami. Jeżeli tu są starzy lajwiarze... Oh my God! Oh my God! Oh my goodness! Oh my goodness, patrzcie na to. Patrzcie. Są tu starzy lajwiarze? Czy są tu starzy lajwiarze? Pytam się, czy mamy tutaj starych lajwiarzy. To jest jeszcze nic. Poczekajcie. Jak są tu starzy lajwiarze,
to jest jedna rzecz, którą wam pokażę i będziecie od razu wiedzieli. No to akurat nie, tylko kicia rożek. Kicia rożek jest przepiękną kicią rożek. Jejku, to jest kicia rożek. Moja kochana kicia rożek. Kurde, gdzie ja to miałem w ogóle? Ja to miałem cały czas trzymałem w tym drugim studio to. Ja mam tego ghostowego psa. Ten taki, wiecie, pies ghostowy. Unikitis mówi, dobra. No to teraz tak, starzy live'iarze, ci, którzy byli na live'ach kiedyś, na samym początku, pamiętali, co Majster wam budował. Dawaliście mi challenge, prawda? Dawaliście mi challenge. No to kto powie mi, kto był i pamięta, co to jest? Nie, no Mati, no bez przesady. No ja staram się zapamiętać wszystkich. Kalamaros jeszcze raz chyba musisz zapisać. O, Kalamaros już pisał. Jestem od ponad 2 lat na live i nie pamiętam. Tak? No dobra, czyli nie ma tutaj tej osoby, tych osób, które były. Okej, słuchajcie. Ja sobie to zostawiłem, ja tak powiem, mam zostawione rzeczy. Jest jedna osoba, która pamięta o Szyszuni. Jest taka osoba, co pamięta o Szyszuni. Chodzi taka jedna osoba i mówi, Majster, dokończ Szyszunię. I na pewno nie wiecie też, o co chodzi do końca, nie? Jesteś od początku, Mati. No to kurczę, to musiało cię jakoś to minąć. Żeśmy składali, bo 2 lata temu rzadko byłem ja na live. Okej, ale spokojnie, bo to było 3 lata temu ogólnie. Więc tak, słuchajcie, kiedyś były takie live'y, gdzie wysypałem sobie randomowe klocki. Kurde, ile tu osób w ogóle prosi o moda? Słuchajcie, spokojnie. Ziomeczki, na luzie, chillujemy. Majster na koniec przyzna jednego moda, także spokojnie. Eduardo, siemanko Eduardo. Eduardo, pamiętasz czy nie? Czy byłeś z nami, Eduardo, na tych live'ach, gdzie budowaliśmy to, czy nie? Jest mega ciekawe w ogóle, to mnie interesuje, czy ktoś pamięta. Dobra, ja położę tego, to były takie, graliśmy w grę. Dziękuję Herbionka za gifcika, graliśmy w grę. Graliśmy w taką grę, że robiliśmy kombinację, wybieraliśmy sobie dwie rzeczy. Wy podawaliście jakieś słowa losowe, ja zapisałem je na kartce, a później z nich robiliśmy kombinację. I to jest Struś pędzi wiatr, ale wersja Pikachu. Jak widzicie, tutaj on ma takie nogi, co mu tak się rusza, jest Struś pędzi wiatrem, wersja Pikachu. Bo żeście to wybrali. Tak, i było dużo takich rzeczy. Na przykład tam były jeszcze takie frytki, które żyły. Takie frytki, które zrobiliśmy. Frytki pamiętam tego Pikachu. Dużo tam rzeczy było ogólnie, żeśmy nabudowali całą masę. Ja to mam na Instagramie mam te zdjęcia. Z tego, co żeśmy budowali, bo ja robiłem świetne zdjęcia, więc u mnie na Instagramie możecie to odnaleźć. Siema Piesiuks, Diekast, elo. Co jest Mixon? Opowiadaj. To ta muza też jakaś smutna. No dobra, to ja to odłożę, to jest takie, wiecie, to dla mnie bardzo bliskie, bo to mi przypomina wasze live z wami. Tu mam jakieś skrzynie, tutaj już więcej nie ma takich budowanych rzeczy. Mam taką rybę dużą. Sporo mam tutaj tych rzeczy. I właśnie to jest chyba taki, to mi się wydaje, że to nie jest spoko. No dobra, nieważne. Słuchajcie. Sporo tu rzeczy jest ogólnie. Tu jest sporo rzeczy, nie będziemy z tego korzystali w tym odcinku. Okej, okay, skupmy się na rzeczach bieżących. Rzeczy bieżące, czyli budujemy tego gościa teraz. Czy budujemy taki stary zestaw i ten stary zestaw będzie leciał teraz. Ej, wiedziałem, że Mr. Gold jest na AliExpress za 2 dychy. Wiedziałeś, czy... Wiesz co, Mr. Golda. Jak bym chciał Mr. Golda, to ja sobie polował na złoto, kupić za spray i tyle. Po co mi Mr. Gold? Niech inni mają Mr. Gold. A ten prawdziwy Mr. Gold i tak był jeden na ileś tam, na 1000 opakowań czy coś takiego. Więc no, raczej Mr. Golda, ten prawdziwego już nie ogarniemy, nie? Dobra, jedziemy z budowaniem. Dam kamerę trochę niżej. Zostawię te pająki z tyłu za nami. Niech one tam siedzą. Tą muzę to przełączę, bo jest tragiczna. Kolejna tragiczna muza w tym odcinku. Dobra, za wiele tutaj nie ma. W ogóle zobaczcie, jak kiedyś były robione oczy minifigurek. Śmiesznie. Śmieszkowo strasznie. Śmieszne maksa. Widzicie to? Czemu nie było tego live? Bo ja byłem chory. Jakbyście byli na Instagramie, to byście wiedzieli, że byłem chory. Siema, Fan Norwicz. Elo, cześć. W czerwcu przyszłego roku jadę na wycieczkę szkolną do Wawy.
trzeba będzie do Lecce wybrać. No koniecznie, Kalmaros. Tak, jakbyście byli na Instagramie byli, to byście wiedzieli, że chory był majster. Jejku, to sama taka smutna muza. Sama smutna muza, nie ma żadnej radosnej takiej gitarami czy coś. Dobra, budujmy to, bo jestem ciekawy, jak to wygląda. Jak wygląda ten stary set ogólnie. Masz... Wow, wow, ej. Zobaczcie, to są takie oryginalne zdjęcia z Arktyki. Spoko, Mrozon. Dziś kupiłem te karty LEGO, gdzie jest 25 elementów i mega, polecam. Chodzi tobie o które karty LEGO? Ja mam tyle filmów do nagrania, że po prostu się nie wyrobię do świąt. Dobra, Mikson. Ej, w ogóle to jest fajne. To pokazuje jednak, że firma LEGO kiedyś drukowała takie normalne zdjęcia. Mega, mega spoko, mega. Znacie ten zestaw, ten secik LEGO, czy nie? W ogóle ktoś miał sety z Arktyki? Arktik? Nieźle, co? Siema, Dariusz Gajewski, ja już poznaję po ikonce. Jak zmienisz kiedyś ikonkę, to będzie przechlapane. Siema, Dario, czy ty już jesteś? Nie, nie macie, sobota. Sobota, sobota. O kurde, ale brudne klocki. Ale brudne klocki, strasznie. Dzięki, Dario, za koweczkę. Dzięki, dzięki. No dobra, no to jedziemy z tym starym setem. On jest tak stary, w ogóle kolor się różni. Ja tutaj, widzicie, ten set chyba, nie chcę mylić, kupiłem od Marcina. Od Marcina ze Strefy Klocków, on ma nawet swojego TikToka teraz. Chłop ma TikToka, więc tak. No i oni, te ziomeczki, które jakby odbudowują z miksów te sety i z takich miksów pochodzi ten set, to czasem dorzucają też nowe klocki. Dziedy wielkie, dziedy. What, co tu się dzieje? Fanfaramfam. O kurczę, zdążę zrobić zdjęcie. Fanfarawka. Siemanko, HTML. O, HTML to pamiętam. Elo, mordziu. Jadę tam za 3 dni. To zdąży się odwiedzić. LS. O. Ale gdzie jedziesz za 3 dni? Dobra, to ja teraz skończę tylko wywód. Okej. Okay. Są ci ludzie tacy jak, nie wiem, Krecik, jest ta Strefa Klocków w Poznaniu, mamy też pana Wojtka. No pan Wojtek to chyba nie robi takich rzeczy. Nie, też odbudowuje klocki, też odbudowuje sety, ale troszkę chyba mniej. Więc takie osoby używają tych starych klocków, jak znajdą je w tym miksie. Jeżeli nie, to dodają nowe albo dodają jakieś takie troszkę starsze. Niekoniecznie zawsze wszystkie mogą być z tego setu. Więc tutaj zobaczymy, ile będzie z tego setu. Już widzę, że ten klocek tutaj niebieski na dole może nie być. Trochę mnie to mierdzi, że one są takie porysowane i podrapane wszędzie te klocki, więc spójrzcie się. To widać, jakie, widzicie, jakie one są porysowane? Więc jednak mogą być stare, mogą być z tego samego setu wydanego. No zobaczymy, do Warszawy za 3 dni jedziesz, Kalmaros, okej. Okay. Więc tak. Czasem mi się nie podoba to, że jak zakupuję takie używane klocki, jakby złożone, to nie jest refabrykę, nie, to jest rebrickable, o. Czyli złożone na nowo, takie klocki zakupuję od kogoś, no to daje dużo nowych klocków, nie? Takich, wiesz, że nie trzymać tego, no ale z drugiej strony, kurczę, no takie poniszczone wszystko wyglądają, tylko że te nowe klocki różnią się odcieniem koloru, na przykład tutaj by był inny odcień niebieskiego. W ogóle zobaczcie sobie, jak firma LEGO drukowała kiedyś na instrukcji kolory niebieskiego, no to nie jest ten sam kolor niebieskiego, prawda? No zupełnie to nie jest ten sam kolor. Ten kolor zielonego, no już się nam bardziej pokrywa. Bardziej nam się pokrywa ten kolor zielonego, prawda? Bardziej. No i właśnie, teraz jestem ciekawy, czy te oryginalne klocki były takiego koloru? No raczej nie. Więc jak się spojrzę tutaj na zdjęcie, bo to była instrukcja, a to jak zdjęcie, które jest pokazane, no to dobra, no to jest ten taki ciemny, niebieski kolor, więc spoko. Okej. Okay. I to jest właśnie mega fajne. Jestem ciekawy w ogóle, jak to jest zbudowane, bo na przykład to była pierwszy, to jest takie, dziękuję. Jejku, ile tych gifcików leci. Dziękuję, Aśka. Dziękuję serdecznie. Serduszko do ciebie, dziękuję. W ogóle wbiliście 777 polubień. Dzięki wielkie. Jesteście przeogromni. Słuchajcie, to jeżeli nie wiecie, ja mam powiem takie historyczne rzeczy. Trochę dzisiaj będzie takiej historii, nostalgii i w ogóle. To jest pierwszy element. Pierwszy element w dziejach, jaki ja miałem. Tak, z większego samochodu. To jest w ogóle podstawka do budowania samochodów. Kiedyś się z tego budowało samochody i tylko na tym. Tu się wkładało jedne koła, tutaj drugie koła, albo tu się zaczepiało koła i tu się gdzieś przedłużało, robiło jakieś takie inne zaczepienia koła, takie, wiesz, dragstery, formułki, inne historie.
To była podstawa. Ten klocek przewijał się w każdym praktycznie secie z samochodami. Był też taki zwykły, prostokątny, do którego się przybierał klocki, wtedy był taki niski samochód. To była taka policja zrobiona i takie inne rzeczy. Więc to był bardzo częsty klocek, który kiedyś się pojawiał i on służył praktycznie do robienia samochodów takich. Jeszcze były takie na sprężynach koła, które się tak skręcały na lewo, prawo. Ja miałem taką terenówkę, znaczy miałem, to była holownik. Taki czerwono-biały holownik, że mógł holować samochód. Brał na hak z tyłu samochód i go holował, taki z Lego City. To taki miałem, pamiętam, pierwszy czerwony, się jarałem niesamowicie. Ja mówię, kurde, koło na sprężynach, super wóz. No dobra, więc to było wykorzystywane i nie tylko do samochodów, jak widzicie, bo w tym arktycznym pojeździe, który wam tutaj pokazywałem, też się znalazło zastosowanie do tego elementu, który służył do samochodów. Okej, okay, mamy tutaj numer 70. No i teraz mamy nieścisłość, bo mamy straszną nieścisłość, słuchajcie, bo tu jest napisane 79, a otrzymaliśmy numer 73. I teraz tak, czy pan Marcin ze strefy klocków zrobił to specjalnie? Czy w tym secie 73 występowało, a ktoś się pomylił w instrukcji? To jest w ogóle ciekawe i dlatego właśnie uwielbiam stare sety, bo to jest odkopywanie historii. Czy możesz moda? Jestem 8-8 raz. Wybierzemy jednego moda dzisiaj, spokojnie. Dobry wieczór, a cóż to za zestaw? O, Orlando! To jest taki zestaw, a w sumie bardziej bym ci pokazał. To jest secik, który jest, nie wiem, uhonorowaniem osób, które eksplorowały Arktykę. W tamtych czasach, w których wychodziły te sety, to było bardzo częste. Wtedy robili, wiecie, liczyli pingwiny, liczyli, ile tam jest fok, ile iglo, jak się buduje iglo, tam wiesz, wysyłali do szkoły, później płaczą, o tak, możecie sobie wybudować iglo. I Eskimosi mówią, o super, dzięki za instrukcję do budowy igla. I tu, i zabudowali iglo. I tak powstawały całe wioski Eskimosów. Nie no, żartuję. Więc to mi wydaje się, że jest takie uhonorowanie trochę amerykańskich, nie tylko amerykańskich, eksploratorów. I też chyba mi się wydaje duńskich, chociaż nie wiem, czy oni mieli jakieś tam eksploracje, gdzieś tam pingwiny liczyli, nie mam pojęcia. W każdym razie takie pojazdy jeździły i śmigały na Arktyce, który tutaj, który przedstawia ten zestaw, ten set Lego. Tu widzę też chyba nawet na czym się wzorowali, jeżeli chodzi o lornetki. Nie wiem, pamiętacie? Nie wiem, czy tu jest element lornetki, czy już był element lornetki. Nie widzę go tutaj. A mi się wydaje, że ten element lornetki, ciekawe kiedy on wszedł, ten element lornetki. No ale dobra, okej. Okay. To teraz pytanie moje jest takie. Czy myślicie, że ten numer 73 tutaj został pomylony? Bo tu jest numer 79. Który jest prawdziwym? Co jest prawdziwe? Który numer powinien być tak naprawdę tutaj znajdowany? O proszę, ciekawy zestawik. O, dziękuję bardzo, Rando. O której kończysz live? Live kończę o godzinie 21:30. Dobra, słuchajcie. To teraz tak. Który... To wygrywa? Nie, no spokojnie. Zrobimy, zobaczcie, będziecie zadowoleni na sam koniec. Widzę, że się super udzielacie, także na luzie. Okej, okay. Jestem ciekawy, który ma być tutaj numer? Wiesz co, znajdziemy może ten set po numerze, ja tą kompa, ale muzeum muszę przełączyć, sorry. Lego 6579, 6579, Enter. No dobra, o, 6579. OK. I teraz chcę wiedzieć, który tam powinien być numer. 79, jak byk. No dobra. Czyli to nie jest prawdziwy numer. 73. 73 nie jest prawdziwym numerem, tutaj, który powinien być na tu secie. Siema Krzysztof, elo. Drukowali pewnie hurtowo. No tak, ale z jakiego powodu i dlaczego tu się znalazł 73? Ja muszę sprawdzić, co miało Arctic numer 73. Arctic numer 73 Lego set. A, wszystko jasne. Okej, okay, wszystko jasne, dobra. Mamy sprawcę. A to jest 93. Nie, mamy. Wiecie, z którego zestawu to jest? Już znalazłem. Tylko ściszę tą muzę trochę, bo jest strasznie irytująca. Okej, okay. Dobra. To mam, skąd jest ta flaga? Skąd jest ta flaga? Już znalazłem, skąd jest ta flaga. Zobaczcie. Ta flaga z numerem 73 jest dokładnie z tego setu. Z tego seciku jest flaga numer 73.
czyli 73 flaga jest dokładnie z tego setu arktycznego. Nie jest z tego arktycznego setu, tu powinna być 79. To znaczy, że naklejka jest oryginalna, więc jedyne co pan Marcin zrobił, że muszę mieć teraz ten set i muszę mieć tą flagę z naklejkami 79. Co to jest www? Widziałem cię w Lego Store w Gdańsku, forum. Wow! Kancelejka. Siema, Kancelejka. Siema, elo, elo. Cześć, Kancelejka. Witaj na dobrej nocy z majstrem. No dobra. Tamten set mi się zdecydowanie lepiej podoba. I mam numer 73. Ten 73. Teraz jestem zezłoszczony trochę, bo wydałem kupę siana na to, żeby wspomóc tych kopaczy całych, tych klocków, którzy to składają. Mam nadzieję, że pan Marcin ogląda ten live i mi tutaj dostarczy odpowiednią flagę do tego seciku. Ale dobra, nieważne, mniejsza o to. Damy tą flagę 73 w miejsce 79, niech będzie. Mam ułożony taki stędzik mały. Siemanko młody oponowiec. Cześć, cześć, cześć. Siema fioletowy. Co tam jest? Wera Kochalego. Elo, elo. Cześć. Siemaneczko Wera. Ja już się kojarzę. Dobra. Bo wiecie, musicie wyróżniać silnikami na internecie. To pamiętajcie, nie? To najważniejsza rzecz, wyróżniajcie silnikami. Okej. Okay. Nie silnikami, tylko nikami. Dobra, mój kolega chyba rok temu kupił nowy, nieużywany zestaw z mamutem z Arktyki za 800 zł. Chyba. I tak mi tutaj napisał Kalmarus Bricks. Oh my god, przepłacił? Nie mam pojęcia. Ja nawet nie wiem, ile kosztuje ten secik tak naprawdę. Dobra, układajmy to, bo nas ciemna noc zostanie. Okej. Okay. Cyk, cyk, cyk. Te klocki proszą się aż o wykąpanie. No takie, wiecie, takie, że dużo osób się dotykało te klocki. Taki feeling taki, że chyba idę umyć ręce i rękawiczki przynieść. No, mi się wydaje, że troszkę przepłacił. Może za tą Arktykę? Nie wiem. Nie mi oceniać. Dobra. Umyję ręce później. Już sobie i tak wszystko jest brudne. Ale nie. Jak my, w ogóle myjecie klocki? Ja słyszałem, bo pan Kawka, czyli Piotrek Bricks of Gore, czyli pan klocki do kawy, nie wiem jeszcze jak go nazywać, Lord Ciemności go ostatnio zacząłem nazywać i będę się tego trzymał. Także Lord Ciemności ostatnio powiedział mi, za co bardzo dziękuję, żeby zwykłym mydłem je umyć, czyli woda z mydłem. Wziąć je, wrzucić do wanny, oczywiście na kocyku jakimś, czy na czymś innym. Wrzucić je do wanny, zalać je, dodać mydła, potrzepotać nimi trochę, potrzepotać. Później zalać ciepłą wodą, taką niegorącą. Wziąć te klocki w taki ręcznik, jakby tam mieliście, potrzepotać, przesypać na suchy ręcznik i wtedy macie czyste klocówki. Więc sposobu jeszcze nie sprawdzałem, ale Piotrowi, znaczy Lordowi Ciemności, wierzę jak nikomu innemu. Jakie zaufanie do niego akurat mam bardzo duże, więc wierzę, że na pewno mówił prawdę i że to jest jeden ze świetniejszych sposobów, które sprawdzał. A on bardzo często dba o to, abyście na jego warsztatach, czyli na klockorożcu, mieli bardzo czyściutkie klocki Lego. No dobra, a to jest ciekawe ogólnie, bardzo fajne połączenie, że patrzcie, w ten tutaj element może włożyć sobie zwykły mikrofon. Nie wiem, czy kiedyś to testowaliście, czy nie, to taki protip dla was. I zobaczcie, co mi tu wychodzi. O nie, i pęknięty klocek. No i teraz jest tak. Albo ja to za mocno włożyłem, tu jest pęknięty klocek, widzicie? Ech. O, ech. Pęk klocek tutaj. O, czekajcie. O, muszę zrobić to tak. Tak? Nie. Ech. No i się tutaj, gościu, weź się tutaj pokaż. Pęknięty klocku, weź się pokaż. Widzicie? Pęknięty klocek jest. O, jest. Teraz widać. O. Przesada. No to są dwie rzeczy, które są minusem w tym seciku. I ja już dla takich dwóch elementów już bym zjechał z ceny tego setu. Już nie zapłaciłbym nie bagatela małej kwoty. Za to zapłaciłem jeszcze mniejszą kwotę niż zapłaciłem. Dobra. I z drugiej strony też jest pęknięte. No coś niesamowitego. Obydwa są pęknięte. Po dwóch stronach są pęknięte te dwa elementy. I tyle. Słuchajcie. No teraz nie wiem. Jestem trochę taki... Ktoś mi sprzedaje ten secik, okej, no są pęknięte elementy, no to mógł przedzić, że są pęknięte elementy. No teraz mi jest tak trochę smutno i przykro, bo teraz cały świat się dowiedział, że są pęknięte elementy. No i co my tu zrobimy? O, patrzcie, teraz umieszczamy nartę
jak w ogóle łatwo zrobić sobie staroosowy pojazd. Jak macie taki ten rzecz, możecie sobie zrobić jakiś staroosowy pojazd, tak, takiego śmigacza na przykład. Kurde, to jest ostre. Ile majster dał za ten set? Nie pytaj się. Naprawdę nie pytaj się. Ja sprawdzę na necie, ile on kosztuje, nie? Ja, jak będzie na necie kosztował podobnie, ile ja zdałem, no to za te uszkodzone klocki, to po prostu pan Marcin to tutaj będzie mi tutaj 6579. 6579. Będzie mi się tutaj tłumaczył. No dobra. Ten secik w kartonie. No dobra, okej. Okay. Zestaw taki set w lepszym stanie, czyli tak, ta figurka tutaj ma lepsze te malowania, czyli ma niezdartą tą farbę. Widzę, że jest za 54 zł. Wzrasta we mnie trochę coś takiego jak, to jest ten set. 54 zł kosztuje. Trochę poziom irytacji we mnie wzrasta. Wzrósł bardzo wysoko już ten poziom irytacji, także już zaczął opadać powoli, ale no dobra, następnym razem będę sprawdzał jednak sety. To na przykład kosztuje 10 zł, ale pewnie w idealnym stanie, nie takie wyszczępione. Ja sprawdzę jeszcze dalej. Ile kosztuje taki na promoklockach, powiedzmy w kartonie? Taki secik na promoklockach w kartonie, Arctic, kosztuje... No i teraz jest najgorsza rzecz, bo kosztuje 120 zł. Można taki set w kartonie kupić za 120 zł. 120 zł. Jeżeli ja zapłaciłem prawie połowę ceny i dostałem taki obstrzępiony secik ze zniszczonym tym, trochę obdartym tym ludzikiem, oczywiście nie spodziewałem się fajerwerków. To jest super, super, że taki set mogę razem z wami złożyć. Ale teraz za ten razem będę sobie sprawdzał jednak to, bo jak mogę w zamkniętym kartonie kupić taki secik za 129 zł, no to biorę ten w zamkniętym kartonie za 129 zł. I nawet bez gadania, po prostu wchodzę, biorę, naciskam kupuj i wyślij do majstra, do dziupli i tyle. I sobie stoi tu na półeczce i się wszystkim chwalę, mówię, opatrzcie, zobaczcie, niezłożony set z Arktyki. Kurde. No trudno. No nowy. Nowy secik. Kurczę, miałem się nie wycierać tymi ręcyma po tych brudnych klocuszkach tutaj. Pamiętajcie o tym, że jeżeli takie seciki kupujecie od kogoś, one na pewno są używane, lepiej je umyjcie. Jeżeli dbacie o jakieś tam, żeby wam się nie popsuły, to umyjcie. Ja tego nie zrobiłem, następnym razem to zrobię. Zanim zaczniemy live, wezmę je wszystkie, umyję. Tak jak Piotr, Lord Ciemności. O, i to jest to właśnie. Pęknięty klocek i odpadają klocki. To jest właśnie to. No ale dobra, okej. Okay. I teraz najgorsze jest to, że ja nie mam serca odsprzedać komuś tego setu z tego jednego powodu, że no nie chciałbym uszkodzonego setu sprzedać, a nikt ode mnie też nie kupiłby takiego setu, który jest uszkodzony z drugiej strony. No ale ja nie po to kupiłem, żeby go sprzedawać, bo kupiłem go do swojej kolekcji. No i tutaj mamy impas w tym momencie. Sam ze sobą mam impas. Okej. Okay. No to teraz tak. Tu mamy następny klocek, który, okej, okay, teraz jest okej, okay, wszedł. Ja już powiem wam, że tak sprawdzam i sceptycznie podchodzę do tego, no ale okej, okay, no pan Marcin jak zawsze chciał dla mnie dobrze, później się okaże, że to nie pan Marcin w ogóle będzie, nie? Please, otworzenia takiego klasyka, ten zapach, warto. Ale co, Arios, że to jakoś tak pachnie ten set, wyśmienicie, czy o co chodzi? No dobra, bo tutaj ja was zasmucam cały czas tą muzą taką przykrą. Wiecie co, bo możecie polecić mi jakąś może muzykę nie z biblioteki YouTube'a, którą mógłbym puszczać z wami, która nie będzie cenzurowana przez YouTube'a. Dobry wieczór mocny, Eloszka, siema. Joanna Supiska może mieszka blisko tego gościa, fajnego, co? Kancelejka, ty mieszkasz blisko mnie? Ja mieszkam w Gdańsku. Natalka, cześć. Dobra, to jest też jakaś smutna muza. Spokojny, energetyczny. O! URL teraz leci. Gdzie jest HTML, bo leci URL. No takie pudełeczko zamknięte 20 lat, owszem, pachnie. W ogóle teraz tak patrzę na to. Ej, perfumy. Perfumy na święta, patrzcie. Macie perfumy, odtykacie sobie i tak... Kurde, to był sztos, co?
Staklaska wyciąga taką dynię z Lego, z torebki, cyk, otwiera sobie, ale teraz wymyśliłem, kurde, muszę zapisać, ale zapamiętam. I takie wiecie, iseczka. Cyk, zakręca sobie i tam wiesz, na półeczkę, pyk, i perfumki leżą. No to kurde, mega, no muszę dać pomysł. Temu druszki alpaczki, temu gościowi też mu daje za dużo pomysłów. Chyba niedługo mu głowa eksploduje od tych pomysłów całych. Siema bogacz, bagacz, siema, siema, elo, elo. Cześć, cześć Natalka. Ło, dzięki Kuba TikTok. Kuba Tito, Tiko. Kuba Tiko, Kuby Tiko. Jeszcze jedna rzecz. Jeżeli takie sety kupujecie, zwracajcie uwagę na nadruki. Bo tam nadruki są bardzo ważne, no i oczywiście naklejki. Bo były, żeby te nadruki nie były takie, wiecie, poszarpane. No tutaj to, no niestety te klocki to się walały razem wszędzie z innymi klockami, więc... Jest luz. Co tam z perfumami? Lego perfumy. Pachnie ukochanym plastikiem. Arios, ty to potrafisz jednak powiedzieć. Dzięki Dario za kaweczki. Serduję Ciebie Dario. Dario, a jak przyjdziesz, to zrobimy sobie zdjęcie. Wrzucimy do mnie na tego na Insta. Bo ja tak robię zdjęcia ze sławnymi ludźmi z TikToka. Wiesz o co chodzi. Dzięki wielkie za kaweczkę, Dario. Wiesz, ja mam zdjęcie tak. Przyjechał z zagranicy do mnie Titek, to też mam go na TikToku. Jak go nie mam, to będę musiał go wrzucić, bo pewnie teraz ściemniam. Dobra, dajmy dalej. Ale wiesz, musi być. No to psz, myk. Chyba, że mi się w kadrze nie zmieścisz, albo ja się nie zmieszczę w kadrze. Bo jest taki jeden gościu Pegielego, no to jego to ciężko objąć w kadrze. To trzeba po prostu dwa kroki robić. Ale to zacny człowiek z niego. Właściwie w ogóle dawno go nie było. Kiedyś padał na live, teraz już nie. Wiem, co się dzieje. Chłop po prostu wyjechał za granicę chyba. Damy radę, no to elegancko. Kurde, ej, bo wiesz, z czym to się wiąże? Że ty będziesz więcej herbaty mógł wypić niż ja. Dobra, dobra, Dario. Okej, okay, dobra, słuchajcie. Jaki to jest zestaw? A kto się pyta? Moja mama się pyta. Nie, mamati. Mamati. Jak to się nazwie moja mama, to dopiero będzie jazda. No dobra, to teraz tak. Zestawik to pierwsze primo, nazywa się też secik po angielsku, więc secik jest krócej niż ten zestawik. Zestawik, kupię ci zestawik, to masz set, ziomek, set z Arktyki. Prosto z bieguna i teraz pytanie, którego? No, kto tu chodzi do szkoły i wie, gdzie jest Arktyka i gdzie jest Antarktyda? Słucham bardzo, słucham bardzo. Gdzie jest Arktyka? Możecie się pomylić raz. Nie nazywaj się moja mama, nie. Tam gdzie jest. O, Sebik, typowy Sebik z... No, to gdzie jest Arktyka? Północ to Arktyka, a południe to Antarktyda. No to teraz pytanie. Gdzie jest północ? Nie podpowiadaj, Kalmaros. Gdzie jest północ? Tam, tam, tam czy tam? Chodzi bardziej, jak na kulę ziemską patrzymy. No dobra, to ułatwiam. Tu albo tu może być na kulę ziemską. Gdzie jest Arktyka w takim razie? Jak na północy? To tam czy tam? U góry, na północy. O, bagacz kolejny. Widzę geografia. O, jest geografia, to się musicie podciągnąć trochę. U góry, bardzo dobrze bagacz. Dokładnie, Semix. Elegancko. No to mamy wszystko ustalone. Więc to jest Arktyka, która jest na północy. Na północnej części kuli ziemskiej. Czyli na górze. Tam, czyli nad Polską, jak się patrzymy na mapę świata. Dokładnie, pięknie. To dokładnie jest Arktyka i Antarktyda. Więc to jest arktyczny secik z Arktyki. Brawo, jestem z was po prostu dumny. Majster uczy, bawi, edukuje. O, edukacja w końcu napisana, nie? Dobra, ja to tam z geografii umiem kraje i flagi. Jestem w tym lepszy w klasie. Najlepszy w klasie. O, No to dobra, to flaga Manoko. Szybko, myk, myk. Jakie są kolory flagi Manoko? Liczę do 5. Raz, 2, 3, 4. Są 2 kolory na fladze Manoko. Kalmaros. Jeszcze lepiej, nie? Najlepszy w klasie z flagi jest daltonistą. To teraz po prostu już jest full. Masz ode mnie
bonus w postaci śmieszka. Nie! Polska jest biało-czerwony, a Monako jest na odwrót. Czyli jest czerwono-białe. Sprawdźcie sobie. Monako. Sorry, Monako. Monako. Pomyliłem, Monako. Ech. Patrzcie. Flaga Monako, żeby nie było. To jest flaga Monako. Ale jest flaga Polski. Flaga Monako. Flaga Polski. Monako, Monako. Ja się powiedziałem. Monako powiedziałem. Nie ma takiego miasta w ogóle. My, państwo nie ma takiego. Monako. Ta jest. Maroko. A, ja powiedziałem, nie powiedziałem Maroko. Na pewno nie powiedziałem Maroko. Powiedziałem Maroko. Ja sobie przywinę tego live'a. Siema Mikson, elo. Hola, hola amigo, elo. Dobra, znowu wytarłem ręce. Jestem zły, dobra. Okej. Okay. Ten set jest... Ręce mam coraz brudniejsze od tego setu w ogóle. Nie mam tak brudne ręce, że to jest w ogóle mała bania. Jakiś włos znalazłem tutaj, pewnie... Jakiś czarny. Okej. Okay. Mamy ten secik w ogóle, ale strasznie się marudzę, co? Siema, no co tam jest? Siema się... Wow, Woldek! Czekaj, Woldek, masz tą piosenkę jeszcze? Grosza rzuć majsterkowi. Były kapelusz i wąsy! No i mi nic nie mówicie? No nie, no wy kurcze. Nic mi nie mówicie. Czekajcie, zrobimy zdjęcie dla potomnych. Z naszym secikiem ładnym. Pięknie. Super. No kapelusz i wąsy. No i co Hermionka wysłała? Oh my god. Ja będę musiał u Hermionki to odpracować. No ty mówisz, a że co, a że teraz już jest czy nie? Co? Co się śmiejesz, ty? Dariusz, tak nie wolno z kolegów się śmiać. Ej, mam dobry dzisiaj humor. Powiem wam. A, pewnie z jednego powodu. Kaczko ninjazaur. Pamiętam, majster zawsze pamięta. Sensei majster, co? Przestałeś patrzeć, jak wysłałam kapelusz. Tak bywa. Miłość jest ślepa, czyli liftów też nie widzę. Nie wiem, o co tu chodzi w ogóle. Siedzę w piwnicy. Co poszło nie tak w moim życiu? Co masz fajnego do budowania na Halloween? Ha! Wiedziałem, że to zapytacie. Fajnego to mam coś takiego, że ja tutaj na Halloween zaproszę sobie jedną osobę, która będzie razem ze mną budowała z backgroundu. Dzięki wielkie Michał Hała za obserwację. Dzięki Jo za obserwację, która będzie z backgroundu ze mną razem budowała secik z Dungeons & Dragons. Będzie to dla was niespodzianka, kto to będzie. Ale jest taka jedna osoba. I możliwe, że uda się ogarnąć, żeby przyjechała i budować z backgroundu. Czyli gdzieś tam stła, podała jakieś klocki, piła ze mną kaweczkę i tyle. Ale nie będzie się odzywać i zostaje was w niepewności, kto to jest. Więc spokojnie. Siemanko, Master Marcel. Elo, elo, Majster, pamiętaj o dubbingu. Kurde, Woldek, pamiętam. Nie wiem, czy wiecie, ale będę dubbingował, czyli podkładał głos pod... Zapomniałem kogo. Dwie postaci z tego. Z... Skąd? Z Wiedźmina. I nie dali mi roli Wiedźmina. Geralta mi nie dali roli. Ja się tyle przygotowałem. Całe życie do Geralta roli się przygotowałem. Tutaj... Ten nagrywa film o Wiedźminie i koniec. I już mi nie dał głównej roli, nie? Jakiś tam byle gościu z ulicy dostał rolę Wiedźmina. Wiecie co? No jest po prostu... Wziąć tylko obrzyn i... Ja nie wiem. Co mogę powiedzieć wam więcej, no? Człowiek marzył o roli. Aż mi łezka wokół. Tak, wiecie, grałeś kiedyś, pytasz się dzika, czy je żołędzie, czy tam kasztany, czy cokolwiek innego robi dzik.
Oczywiście, że grałem w Warzone. Razem z Ryszardem Bosiakiem. I jeszcze z naszymi dwoma kumplami z roboty byłej. Kurczę. Panie kochane, w Warzone to byśmy... My mieliśmy w ogóle... Nienawistna czwórka to była. Człowieku, nas to na serwerach nie lubili. Jak wchodziliśmy, to raz, że wszystkich tam po prostu... Wszyscy, oni wiedzieli, żeby się poddać. Oni składali broń w jednym miejscu po prostu i kończyli. Harakiri, seppuku. Po prostu... Nie, nie. No my mieliśmy taki fan przy tym. Nawet mamy nagrania na YouTubie, jak gramy w Warzona. To jest w ogóle najlepsze. I powiem wam, że my się uśmialiśmy zawsze na maksa. A tam ci ludzie się stresowali. Ja tam zbiegam, przyszedł jakiś samolot, sobie wziąłem pyk, bo tam samoloty później były. Jakiś z jeepem jeździmy, z Ryśkiem zagadamy. Kiedyś tam, wiesz, przejechaliśmy, pff, nie? Co się stało? Siedzimy sobie w bunkrze, kawał opowiadamy. Takie to było dawne czasy. Fajnie było. Wspominam miło. Muszę kiedyś wrócić, ale to ja niestety nie mam PS5 na razie. Co? Beka z Bayernu? Co się stało z Bayernem? Bergacz. Dobra, coraz ładniej wygląda ten śmigacz. Prawie jak z Gwiezdnych Wojen, tylko że po lodzie. Nie po pustyni. Prawie to samo, ale prawie robi wielką różnicę. Dobra, co mam tu dalej? A, Szpadyzor. Ojejku, ale twoja postać przynajmniej nie zginie i pojawi się w drugim sezonie, jeśli się nie wybije. Jeśli się nie wybije, to pojawi się w drugim sezonie. Czyli jak się wybije moja postać, to nie pojawi się w drugim sezonie. To nie głosujcie na tą postać. Barcelona strzeliła Bayernowi w pierwszej minucie. Jak to jest możliwe? Skąd to strzelał? Z trybun? Gdzie tam jakąś mieli zapasową piłkę i wyskoczył nagle Maradona i pół z trybuny. Czu. O, i wygraliśmy jeden gol. Dzięki wielkie, Ariejos. Klocki. Nie, jak się serial wybije, to zrobię drugi sezon. A. No dobra. Widzicie, tu koleżka już myśli. Myśli kumpel nasz. Nasz kumpel już tu kombinuje, jak tu drugi sezon nakręcić. A to będzie taki dobry jak Friends? Dobra, tak, nie tak, tak, nie tak, 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 no tak ma wyjść, tak, tak i tak. Dobra, mamy. Arctic, jest. Ciekawe, czy to popłynie ogólnie. Zaraz wezmę miskę z wodą. A mam tu jakąś miskę? Mam miskę i mam wodę. He. Zaraz sprawdzimy, czy on będzie pływał w ogóle. Czy nie, bo on na lodzie. To nie będzie pływał po wodzie. No dobra, nieważne. Szybka akcja, Kalamaros. Okej. Okay. Dobra, jest to. I co? I to tutaj mam. O, bo to jest taka. Aha. O kurwa. Piotr. Przecież to jest. To super jest. Kto to wymyślił? Tak. I co? I tak. Arctic ma nie w tą stronę iść. To źle to założyłem. Dobra. Czekajcie, chłop to źle założył. Tak. Nie, no dobrze to założyłem. Ja się pogubiłem w tym zakładaniu. Są tylko dwie strony tego, a ja się zgubiłem. Tak. No nie da rady tego inaczej założyć. Choćbym bardzo kombinował, to nie da rady tego założyć inaczej. Dobra, musi być tak. Musi być taki koniec. Miałeś taki, Antek? Kurczę. Nice. A testować na lodzie? Bo niedługo zima, to będziemy testowali na lodzie. Jestem ciekawy, czy daleko zajedzie. Czy ta... O, nie, chyba nie. Chociaż? A, bo to się ustala. Dobra. Jestem żeglarzem, to wiem jak się pływa takimi rzeczami. Umiem. No dobra, bo ja tutaj nie pododawałem, chyba detailingu nie zrobiłem, tak zwanego detailinga, się ogólnie z tego śmieję niesamowicie. Niesamowicie się brechtam z tego, strasznie śmieję z tego słowa detailing, no ale no cóż poradzę. Okej. Okay. Dobra. Detailing to znaczy wykańczanie. Franek 6-4 nie pamiętam, ale Franka jakoś pamiętam. Co to jest? Bardzo dobry. Ej, a pamiętasz Titka? No pewnie, że pamiętam Titka. A jest Titek? Gdzie jest Titek ogólnie? Pamiętam Titka, przez Titka mam zdjęcia na Instagramie. A jak? Barcelona czy Bayern? A co wygrywa? Jak wygrywa Barcelona, to Bayernowi kibicuję. No dobra, czekajcie, bo tu... Ojejku, tu jaki błąd. Dobra, tutaj te dwa, takie z tyłu mają leżeć. O nie, i to jest właśnie to, dziadowskie klocki po prostu...
pęknięte dziadowskie klocki dostałem. Jestem zniesmaczony strasznie. Mi tu będzie wszystko pękało. To jeszcze od góry są pęknięte. To już w ogóle najgorzej. Normalnie ja muszę do pana Marcina zadzwonić po live i powiedzieć mu: panie Marcin, następny secik proszę mi to już ładny przygotować. Albo mi mówił, że jest poniszczony, już nie pamiętam. Możliwe, że mówił mi, że jest poniszczony. Czy kupujesz? Master chcesz, ale jest popękany. Możliwe, że tak było. Wysoce prawdopodobne, że tak było. Dobra. Mam tu tego typa. Gdzie jest ten typ? Ogólnie to tak, to ten typ ma też koszulkę Arktyka i A2. Ma tylko z przodu na druk. Z Arktyka i A2. Nie wiem, czy go tak, bo tak lepiej go widzicie, nie? Arktyka A2. Nie wiem, co oznacza A2 na Arktyce. To jest jakiś projekt pewnie, A2. Zaraz googlujemy, bo to może być historyczne. Może być jakieś takie, wiecie, A2. Arktyka, dobra. Arktyka, symbol A2, co oznacza? Może to druga ekspedycja? Bidon termiczny. Nie, to na pewno. Współpraca Arktyka. Nie. Okej, okay. Jeszcze raz się przyjrzę, co to może oznaczać. Słuchajcie, Titek będzie dubbingował twojego brata najgorzej. No jest A2 jak byk. Arktyk. Dobra, Arktyk. Lego Arktyk A2. Lego Arktyk A2 symbol. Okej, okay, mamy. Lego Arktyk A2. Co oznacza A2 Arktyk? Torso Arktyk logo large and A2 pattern. To jest A2 pattern. Co to oznacza? Szybko mi tu mówić. Co oznacza A2? Czy to randomowo? Nie może być randomowo jakiś taki... Wow! 7000 polubień. Dziękuję wam bardzo. Dzięki. Dzięki, że wspominacie o tym. Dzięki wielkie. Kurczę, Lego Torso A2. Green Torso, Large Logo A2 pattern. Co oznacza A2 na torsie? Jak to najgorzej? On zginie. No to jeszcze gorzej. Brata mi zabijecie. Co oznacza Arktyk? Ja chcę wiedzieć, co to oznacza. Muszę to wiedzieć. Kto się zna na starych setach? Co oznacza A2 na torsie tego ziomka w śmiesznych okularach? Bo wygląda jak jakiś taki, wiecie, jak taki... Nie chcę brzydko mówić. Taki dresik z imprezki. Siemo, co to? No, trochę wygląda jak w tych okularach, nie? Dobra, już może więcej nie. Dzięki Hermionka za gifciki. Wierzę, że Woldek już wystarczy mi informacji. Okej. Okay. No mamy złożone. Mnie interesuje to, co to jest A2. Co to znaczy A2 w Arktyce? A to w ogóle jeszcze jest helikopter, który leciał. To jest jak z filmu Things. Nie wiem, czy kojarzycie film Things, czyli coś. Coś. Things, nie? To jest helikopter. I to jest z tego filmu, gdzie to były takie potwory, takie na Arktyce. Nie kojarzycie? Takie coś tam, jeszcze młodzi jesteście, nie oglądaliście jakichś starych science fiction. To tu leci helikopter. Zauważyłem, że jest helikopter w rogu, to musi coś oznaczać. Jeszcze biegną psy, powinny biec. Kurde, biegną psy. Wszystko się zgadza. To jest z filmu, na 100% zdjęcie z filmu. Tej Arktyki, gdzie wtedy było tak głośno. Nieźle. Woldek Gdańsk. Woldek jest gdzieś w Gdańsku? A, ja mieszkam w Gdańsku. No, Majster mieszka w Gdańsku. Oczywiście, że mieszkam w Gdańsku, Majster. Gdzie może mieszkasz? Nad morzem. Ta opelenizna przez cały rok, jak widzicie, no to jest nadmorska. Dobra. Okej, okay, no to tak. Zdradzę wam cenę tego setu, za który zapłaciłem... No, trochę. O numerach 73, a powinien być 79. Z dwoma popękanymi elementami. I z flagą w nieźle czaderskim stanie. Ogólnie... Podniosę do góry. Ogólnie secik bardzo ładny. Jeżeli chodzi o to szanuję, że nie jest podarta jeszcze bardziej instrukcja. Od 100 do 200. Nie dałem, siema. Nie dałem ponad 200. Dałem 50 zł za to. Dokładnie dałem za to 50 zł. Mogę wam pokazać karteluszkę. Więc trochę jestem zniesmaczony, bo możliwe, że w lepszym stanie kosztuje ten secik troszkę podobnie, więc ja dałem za niego tyle, 50 zł. Dokładnie tyle za niego dałem. I teraz tak, ten secik, no
wydaje mi się, jest ładny, tylko te popykane elementy, które mnie tak, no okej, okay, ale ja się tym raczej nie będę bawił, raczej to będzie stało na półce. No teraz pytanie, czy to postawić na półce, czy nie? Mam tylko specjalistyczną półkę obok siebie, a takie sety i chyba go postawię. Więc ja sobie go zostawię tutaj na półeczce i tyle. Numer setu to jest 6579. Dzięki tym cioro! Ło, aż tu się przewrócił koleżka tutaj. Dobra, więc to jest pierwszy mój set z Arktyki tak naprawdę? Tak naprawdę, ja zawsze mówię tak naprawdę. Kurde, nie mogę się tego oduczyć. To jest mój pierwszy set z Arktyki, więc teraz czekam na kolejny. W tym pudełeczku tutaj z kolei mam takiego gościa, do którego chciałem dzisiaj coś zbudować, jakąś taką scenkę mu zbudować. To jest pracownik sklepu Lego, który trafił do cyrku, no i mu się zmarło, bo nie wytrzymał tam, bo nie mógł układać setów, ale zaprzyjaźnił się z tym psem. Więc chciałem taką historyjkę stworzyć i tyle. No i remis. Jest Barca Bayern. Och, no i najgorzej. Ja niestety muszę iść spać, bo jutro idę do teatru z klasą. Woo, nice. Jedyne karne strzelanko. Nice. Majster, kiedy koniec live? 9 minut. Zostało. Hermionka, dziękuję za TikToki. 9 minut do końca live. Dobra, to ja mam pomysł. Takie na szybko, bo ja uwielbiam takie rzeczy. Szybkie akcje uwielbiam. Te sety stąd wypadają. Ja już nie będę gadał głupot, bo ja muszę to zrobić. Ja muszę to zrobić po prostu i muszę to zrobić. Słuchajcie, ja was daję tutaj trochę bliżej mnie. Nie dam rady tutaj dać was bliżej siebie. Najbliżej jesteście jak się da tylko. Okej. Okay. Zróbmy to. Zbudujmy coś z tego. Zbudujmy z tego pojazd jakiś. Mamy 9 minut, żeby z tego zbudować coś fantastycznego. Przyjrzyjcie się dobrze elementom i zbudujmy jakiś fajniejszy pojazd. Nawet to może być taki, co chodzi. Budujmy coś. Coś własnego. 6%, no to uciekaj. Leć. 8 minut zostało. No właśnie, kiedy wybrane nowego moderatora? No właśnie. Jest tu taki gościu, który chodzi od nas 2 lata i zasługuje już na tego moderatora. Tak dostałem znać od innych moderatorów. Kto tu chodzi do nas 2 lata? Batmobile ci przypomina? Spoko. No kto nie ma moderatora, a jest u nas bardzo często? Fioletowy ninja. No dobra, Oskar ma już moderatora. Od Kalmarosa i Fioletowej Ninży jesteś zawsze. Także Fioletowy Ninja. Młody mistrz, Fioletowy Ninja. Teraz przedstaw się, ile masz. Przedstaw się nam tutaj wszystkim, Fioletowy Ninja. To jest warunek, dobra. I tak to zbuduję. Dzięki Zielone Słońce za obserwację. Przedstaw nam się, jak się nazywasz, Fioletowy Ninja. Się okaże. Siema Nia. Czy to jesteś ty Nia? Z Kibidi, czy nie? Ta z tych? Z Ninjago? Nie? Kuba. O! Siema Kuba. Słuchaj Kuba. Już nie musisz mówić, że masz lat. Spokojnie. Na lajcie. Witaj Kuba wśród moderatorów. O! Kalmaros Marcel. No i świetnie. I teraz tak. Cyk. Robimy. Dodaj moda. Teraz tak. Ustawiam komentarze. Widzisz konta. Zablokuj. Ankieta. Przypnij. Dobra. Wszystko mam. Okej. Okay. Dobra, mamy. No i pięknie. Gratulacje. Dobra, a ja i tak chcę z tego coś złożyć. Ja z tego coś złożę. I przypomina mi to, co mi to przypomina. Ja to rozłożę pierw. Pierw to rozłożę na jakieś takie drobniejsze elementy. Mamy takie części. To mogą być dwa czarne destroyery. Ale teraz rozkminiłem. Czy to nie wygląda na destroyera takiego? No pewnie, że wygląda z destroyera. I to nawet bardzo szybko to przebuduje. Dobra. Okej, to są destroyery. O nie, TikToki mi coś pokazały. To są destroyery. Dobra, ja zbuduję destroyera z tego. Bardziej mi się podoba destroyer chyba. Taki oddział destroyerów. Okej. A później udostępnię tipa, jak to zbudować. Cyk, cyk,
Cyk, cyk. Dobra, jest. Kiedy może jakiś Lego Technik? Ło, dużo nie. Pączek poleciał. Dzięki za pączka. Czemu ja nie widzę w ogóle? A jest, Hermionka dała pączka. Dziękuję, Hermionka. Dziękuję. Ej, to jest Destroyer. On nie ma takiego czegoś z przodu, ten Destroyer. On będzie miał tutaj to. Dobra. Okej. Okay. Mi się wydaje, że ten Destroyer to będzie dobry strzał. Dobra, tak. I teraz tak. Ja Destroyerka to bym zbudował tak, żebym tutaj jeszcze to odpiął. Klocki jakieś mamy. Tu mamy klocki takie. Tu damy to. Tu damy tak. Dobra. Rozłożyłem niestety trochę tych rzeczy. O, dałaś ankietę. Dziękuję wielkie. Ło, Aligol, dziękuję za kaweczkę. Dziękuję. Dobra, mamy cyk. Tu mamy silniki. Tu mamy tak. Okej. Okay. Kurde. Tu mamy Destroyer, na pewno ma coś takiego u góry. Tak. Tak, 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 tak. Star Destroyer to jest, normalnie. Tak. Okej. Tak. 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 Tak, tak. Majster tutaj szybko zbuduje. Świetne rzeczy. Tak. Okej. Okay. I tu możemy dać ewentualnie... A możemy go dać takiego. Dobra, zróbmy tak. Mi to Majster Batmoni wspomina, a mi Star Destroyera. Zamożyłem sobie Star Destroyera dzisiaj. Cyk. Cyk. Jeszcze ile do tego? Do przodu? Tutaj jest. Jeszcze mam taki jeden. I tutaj jest taki jeden. I to jest taki... Oczywiście powiedzcie mi, czy były takie Star Destroyery, czy nie. Dobra, jest. I tutaj były takie dwa klocki, które nam się przydadzą. Tu jest jeden taki, jest drugi taki. Dobra, jest. Cyk. 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 I tutaj dajemy to. Cyk. Ok. Chociaż nie, to powinien być w drugą stronę. Cyk. 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 Czy był taki Star Destroyer, czy nie? Czegoś. A, dobra, źle go zbudowałem. Tak go powinien zbudować. Ok, tak. I ewentualnie możemy mu przyczepić jeszcze tutaj silniki od dołu. Silniki od dołu przyczepimy. Dobra, tak. Tak. Kurde, zabrakło mi trochę klocków jeszcze takich fajnych. Ale spoko. Tak, nie. Tak, nie, tak, nie, tak, nie. Tak. Stary stroj jak nic. Ja. Tak. 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 Takie hangary możemy mieć na dole zrobione. To jest w ogóle słabo strasznie. Dobra, okej. Okay. Że można było chociaż trzymać tego Star Destroyera jakoś. O tak, okej. Okay. Nie. Kruca bomba, motyla noga. To idziemy z tego. No prawie wyszedł Star Destroyer. Wydaje mi się, że wyszedł Star Destroyer, czy nie? Czy słaby Star Destroyer z tego? Nara, miłej nocki wszystkim, papa. O, jeszcze została minutka. Zdążyłem ułożyć Star Destroyera, czy nie? Czy słaby? Pa, fioletowy ninja, cześć. Dobra, słuchajcie. Dzięki wielkie za dobrą nockę. Udało mi się złożyć Star Destroyera. Ma tutaj takie silniki z tyłu. Tu jeszcze jakby te kropki były z tyłu, te szare. To było spoko. Złożyłem Star Destroyera, czyli z takich klocków, które utrzymaliśmy tutaj od Blowshon. Po rozłożeniu, no ja będę dalej kombinował, co złożyć jeszcze, co tu ułożyć jeszcze. Na razie wyszedł mi czarny Star Destroyer i jest świetny. Mi się podoba. Trochę do dopracowania, bo tutaj trochę tak nie wygląda z tej strony. Ale okej. Okay. Dobra.
Dzięki wielkie, trzymajcie się. Dzięki wielkie jeszcze raz za dobrą nockę z majstrem. Mówił do Was Łukasz Górecki, Łukasz Majster Górecki. Do zobaczenia w kolejnych live'ach i na porannych WF-ach. Poranny WF już w tę sobotę, już się raczej nie rozchoruje, bo już się chorowałem w ten weekend, więc w tę sobotę z rana na poranny WF-ie widzimy się. Dobranoc, Dariusz Gajewski, cześć Fioletowy, cześć Kalamarus Bricks, cześć Oskar, dobranoc wszystkim. Dzięki wielkie jeszcze raz za dobranockę i nie życzę Wam znośnego tygodnia. Jest połowa tygodnia, ale i tak Wam życzę znośnego tygodnia jeszcze raz. Bajo Fioletowy Ninja. Cześć Nia, Skibidibi. Nie dowiedziałem się w końcu Nia, którą Nią jesteś. Neksiu, trzymaj się, elo, cześć, dobranoc, dzięki, mówił do Was majster. A tutaj jakąś creepy muzę znowu włączyłem, oh my god. W końcu gitary, nie? Cześć Kalmarus, Briggs, cześć. Tak, z Ninjago, czyli Nia, tak z Ninjago, ale Ty jesteś tą cosplayerką z Ninjago, czy nie? No to nieważne, cześć. Żegnam z uśmiechem na twarzy. Trzymaj się, Kalmaros. Świetnie, że mogłem przyczynić się do tego, że od razu lepsza nocka jest. A, nie pokazałem najważniejszej rzeczy. Bo mi się zalęgło coś tutaj u majstra. U majstra się zalęgła się... Ja nie chcę ich straszyć. Nie chcę ich straszyć, ale patrzcie. Tylko trzeba być cicho. Ja się tego boję. Strasznie się tego boję. Nie wiem, co to jest. Siedzi tam już trzeci dzień. Dobranoc wszystkim. No, trzeci dzień. Tak samo jak te tutaj. Przyszły i nie chcą wyjść. No właśnie, Kalmarus. Dobranoc, Neksu. Cześć. Ja ogólnie skorzystałem z powiększacza kaczek i... No co Wam powiem? Dzięki, miłej nocy. Myk, myk, myk. Czekajcie, zaraz zrobimy dyskotekę. Na zakończenie. O. Teraz jesteście tacy wysocy jak ja. Pracy szkoły, tak jest. Dzielnie trzeba służyć dla tego kraju. Albo dla niemieckiego. Jak to woli. Dobranoc. Jak zostać moderatorem? Bierasz kogoś czy jak? Inni moderatorzy bardzo dobrze będą Ciebie już kojarzyli po jakimś czasie, łącznie ze mną, i wtedy powiedzą do mnie: Łuki, słuchaj, bo jest Nia. Ona jest mega, jest super kumpelą, jest u nas na Discordzie. Zapraszam nas na Discorda, do Meister Center. Jest bardzo często na live'ach, a nawet jak nie jest często na live'ach, to jak jest, to po prostu niesamowicie się udziela. I wtedy tacy ludzie mówią, jest super kumpelą przede wszystkim i lubimy się. I tyle. To jest mało warunków. Więc jak coś, zapraszam serdecznie na kolejne live'y. Koniec zawsze dłuższy, no to ja wiem, ja nie potrafię szybko kończyć, słuchajcie, nie potrafię. Absolutnie w ogóle zupełnie, nigdy nie potrafię szybko kończyć, nigdy. To jest mój wieczny problem. No jak tylko puścić oczko w stronę kilku osób. Deratora, derator, o, Sorry, że nie byłem. Ne, spoko, mrozą, na luzie. Dobra nuta, ja zapisuję. Nie, że ją puszczali. Dodałem. Pierwsza muzyka dobra, słuchamy od godziny. YouTube Studio Music, czy coś takiego, bo to jest za darmo muzyka i że jak wrzucam te filmiki, nasze zapisy na YouTube'a, to one nam wtedy YouTube mi ich nie wycina z powodu muzyki i są nasze wszystkie rozmowy zapisane, więc to jest spoko. Albo się wąsa obciąć, kurde. Więc tak, pierwsza dobra muza dopiero, dobra nuta. Wydaje mi się, że spoko. Cześć, Brazon. Mrozon anulował wyciszenie. Dlaczego wyciszyłeś Fioletowy Ninja? Nie, wolno takie rzeczy robić. Fioletowy Ninja. Jesteś nawet nie 20 minut moderatorem, a już takie akcje. We will watching you. Cześć, Mrozon.
No to dobrze. Dzięki wielkie, dihagogen monoxide. Monoxide. Dihagogen monoxide. Jak tam, po japońsku czy co? Mrożone lubi spamić, co? Bo mrożone lubi spamić. Ej, 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 spokojnie, spokojnie. Spokojnie. Jesteśmy rozumiali. Rozumiali jesteśmy, pamiętajcie. Jesteście majstra na rajdiku i tyle. Bo wszedłem w profilowe i kliknąłem przez spadek. No spoko, spoko, zdarza się. No i zdarza się. Dzięki wielkie, lecimy. Nazwa chemiczna wody. Dihaksogen? Monoxide, tak? Nie wiem, tam. Dzisiaj ledwo się geografii nauczyliśmy, gdzie jest Antarktyka, gdzie jest Antarktyda, więc na następnych zajęciach możemy się nauczyć jakichś składów chemicznych. No nie, to jest za trudne. H2O pamiętam tylko. Kiedyś była taka firma, która robiła ciuchy. Swoją drogą dobre. Jak powiedzieć, chyba jeszcze ciuchy H2O. Okulary chyba robi na basen nawet. No. Albo już było. Klapki były H2O? Były klapki H2O. Były. Dobra, lecimy. Nara. Róża albo kawa. Kawa. Daj mi kawę. Ja miałem niedawno kartkówkę z pierwiastków. Tak jest węgiel. Dzięki Monchi. Munchi, mochi. Dziękuję bardzo. Serdecznie dla Ciebie. Dobra, lecę. Trzymajcie się. Odmeldowuję się. Pozdrow majstra. Elo mordeczki. Dozo na porannym błędem.